Mama dzwoniła, że wraca. Jestem umówiona w klubie. Jesteś na nią zła? Paula, daj spokój. Wygrała sprawę, ma pracę, ma co świętować. Lena, czy ty naprawdę jesteś ślepa? Ale o co ci chodzi? Zapytaj się mamusi, jak wróci może. Ale o co mam się zapytać? No Paula, powiedz! To jest nie fair! Myślisz, że ta koleżanka podwiozła ją rano do domu? Jak to? Widziałam ich. Ale kogo? Dorośli, kobieto. Cześć, jest mama? Nie ma jej, wyszła. Okej. To chyba jej klucze przekażesz? Tak, dziękuję. A możesz? Do widzenia. Dałaś Millerowi klucze do domu? To był Miller? Nie, nie dawałam nikomu kluczy. Tata dzwonił. Jedziesz ze mną do szpitala? Mamo, jedziesz z nami do taty? Tata chce tylko z nami rozmawiać. Chodź. Poczekajcie. Słuchaj, mamo, nie musisz już kłamać. Tata wie. O czym? Że go zdradzasz. Że ja go zdradzam? Przecież to on mnie zdradza. O czym on chce z wami teraz rozmawiać? Może chce wam wytłumaczyć, gdzie był przez ostatnie 2 lata, co? Jak ze mnie robił idiotka, a was okłamywał. Gdzie był na twojej urodziny, Paula? Gdzie był, jak Lena złamała nogę? Przez ostatnie 2 lata żyłyśmy w kłamstwie. Dosyć tego. Doktor Stawicki na szczęście jest teraz w mieście. Dobrze. Spotkajmy się za chwilę w holu.